Cześć, ja nazywam się Adrian Kołodziej i opowiem Ci dzisiaj bardzo inspirującą historię. Historię chłopaka, który zaczynał od zera i stał się pod koniec życia bardzo zamożną osobą, stał się multimilionerem. Opowiem Ci, w jaki sposób zaczynał, co sprawiło, że podjął taką, a nie inną decyzję, jakie miał problemy i wyzwania oraz jak osiągnął sukces i dam Ci kilka jego cennych rad biznesowych. Zaczynajmy. Cała historia rozpoczyna się na farmie jego ojca. Pracował tam jako młody chłopak i jego tata wierzył, że pewnego dnia przejmie jego obowiązki i przejmie farmę. No niestety nasz bohater miał inne plany. Nasz bohater chciał dokonać rzeczy wielkich. Po prostu chciał zmienić ludziom życie. Na początku nie wiedział za bardzo jak, no ale miał taki plan. Ważne, że masz jakiś plan, tak? Dwie rzeczy zmieniły jego życie. Po pierwsze, pewnego dnia jako dziecko zobaczył lokomotywę. Był tak tym mocno zainspirowany, że od razu chciał wiedzieć, w jaki sposób jest skonstruowana. Po drugie, dostał od rodziców zegarek. Był ciekaw, jak działa mechanizm zegarka. Więc postanowił, że nie będzie farmerem, jak jego ojciec, ale zacznie się uczyć mechaniki. No, na początku nie zarabiał zbyt dużo, bo zarabiał 42 dolary miesięcznie. Nawet na tamte czasy zarabiał bardzo i to bardzo mało. Ojciec nie był zadowolony, ludzie uważali go za wariata, ale on realizował swój plan. W wieku 15 lat stworzył pierwszy silnik parowy, swój pierwszy silnik parowy. No, jak na 15-latka, niezły wyczyn, tym bardziej, że nasz bohater nie był jakimś specjalistą w temacie, ale skonstruował swój pierwszy silnik parowy. Potem próbował dalej realizować swoją wizję. Pięciokrotnie bankrutował, zanim osiągnął sukces. Wyobraź sobie, pięciokrotnie bankrutował. I zawsze powtarzał, że każde bankructwo czegoś uczy, że jeżeli bankrutujesz, twoja firma pada, no to nie ma się czym przejmować, tylko trzeba otworzyć kolejną i wykorzystać poprzednie doświadczenie. Więc to jest taka bardzo cenna lekcja od tego bohatera. Parę lat później udało mu się skonstruować pierwszą maszynę, która po prostu się przemieszczała bez koni. Już myślę, że wiesz, o kogo chodzi, bo chodzi o Henryka Forda. Henry Ford, kiedy skonstruował swój samochód, został przez ludzi wyśmiany. Sama konstrukcja nie była bardzo prosta, ponieważ 7 lat pracował nad swoim samochodem, nad prototypem swojego samochodu, więc był bardzo wytrwałą osobą. Ale kiedy wyjechał na ulicę, ludzie się po prostu z niego śmiali. Mówili, no Henryk, kto będzie chciał taki samochód? Przecież my jeździmy na koniach, mamy konie, po co nam samochód? No, ludzie się śmiali, ale 19 lat później sprzedał 15 milionów sztuk swojego samochodu. Realizował po prostu swoją wizję, swoją wielką wizję. Nie patrzył na to, co ludzie mówią, nie patrzył na to, co ludzie chcą. Po prostu realizował wizję i postanowił zmienić ludziom życie. Dlaczego Henryk odniósł taki sukces? Inni też produkowali samochody, ale dlaczego on odniósł sukces? Henryk Ford nie był napędzany tylko i wyłącznie pobudkami materialnymi. Wielu milionerów chce się wzbogacić sami dla siebie, żeby się wzbogacić, mieć styl życia i tak dalej. Miliarderzy mają zupełnie inne podejście. Oni chcą zmienić ludziom życie. Pieniądze są tylko takim pionkiem na szachownicy. I tak było u Forda. Ford chciał, żeby każdego człowieka, który pracuje w jego fabryce i zarabia 300 dolarów rocznie, było stać na taki samochód. I to był przełom. Henryk Ford produkował samochody tylko w kolorze czarnym. Dzięki temu oszczędził. Po drugie, zbudował jako pierwszy linię produkcyjną samochodów. I to sprawiło, że jego samochody były dużo tańsze niż jego konkurencji. Dlatego Ford osiągnął taki sukces na samym początku. Również Henryk Ford miał bardzo ciekawe podejście do swojego biznesu. Henryk Ford bardzo nie lubił ludzi, którzy marnotrawią jego czas, potencjał lub pieniądze. Ponadto nie lubił ludzi chciwych. To są takie rzeczy, które Henryk Ford lubiał i nie lubiał. Pamiętaj, że Henryk Ford miał swoje zasady. Pewnego dnia zrobił coś, co wiele ludzi uważało za szalone. Nawet prasa pisała, że Henryk Ford jest szalony i jego fabryka niedługo upadnie. Obniżył ludziom o połowę, skrócił o połowę ludziom czas pracy i dwukrotnie podniósł im pensję. No z punktu widzenia biznesowego, no, szaleństwo. Ale Henryk Ford zauważył, że jak ludzie pracują w jego fabryce, to ta praca jest bardzo monotonna, ona ich męczy. Więc postanowił skrócić im o połowę czas pracy i dać im więcej pieniędzy. W ten sposób byli bardziej produktywni, wcale nie produkowali mniej, a po drugie nie mieli motywacji, żeby iść do innej firmy. Więc ludzie byli przywiązani do jego marki, byli przywiązani do jego firmy i chcieli mu pomagać w realizacji jego wizji. Ludzie wielokrotnie próbowali go ośmieszyć, próbowali zrobić z niego wariata. Pewnego dnia intelektualiści zorganizowali konferencję z Fordem, aby pokazać mu, że jest po prostu głupi, że jest idiotą, że nawet nie wie, jak funkcjonuje jego firma.
Więc Henryk przyszedł na tę konferencję, zaprosił tych intelektualistów. Oni mówią tak: Henryk, jakie jest napięcie stali w Twojej fabryce? On mówi: czekajcie, bierze telefon, dzwoni po wiceprezesa, zadaje mu pytanie, ten odpowiada. Potem pytają o kolejną rzecz. Dzwoni po innego inżyniera, ten odpowiada. Ludzie mówią: hej, jesteś idiotą, nawet nie znasz takich podstawowych rzeczy, takich podstawowych parametrów na temat swojego biznesu. A on odpowiedział: nie, to wy jesteście idiotami. Ja nie muszę takich rzeczy wiedzieć. Zobaczcie, ja zatrudniam mądrych ludzi z waszych szkół i ja mam czas na rzeczy ważniejsze, czyli na myślenie. I wiele ludzi tego nie rozumie, ale w biznesie najważniejsze nie jest to, jak ciężko pracujesz, tylko czy mądrze pracujesz. I Henryk Ford doskonale o tym wiedział. Niestety Henryk Ford miał też te swoje ciemne strony. Na przykład był antysemitą. Wydawał takie czasopismo, w którym opisywał, jak Żydzi są źli, jaki mają niekorzystny wpływ na nasz świat. Nawet był ulubieńcem Adolfa Hitlera. Ford Hitlerowi wysyłał prezenty na urodziny, a Hitler wynagrodził go orderem III Rzeszy. Więc oni się bardzo mocno przyjaźnili. Dla Hitlera Ford był inspiracją. Więc jak widzisz, miał też takie swoje ciemne strony. Ponadto Ford był zwolennikiem pacyfikacji. Dopiero po jakimś czasie pozwolił na związki zawodowe w jego fabryce. Więc miał też swoje takie negatywne strony. Ale z pewnością Henryk Ford był człowiekiem pracowitym. Z pewnością był człowiekiem zdyscyplinowanym, wytrwałym. Realizował swoją wizję, nawet jeżeli wszyscy się z niego śmiali. Pochodził z małej miejscowości, z małej wsi. Więc nie było to dla niego żadną przeszkodą. Kiedy myślisz o rzeczach wielkich, to nie powinno być dla ciebie przeszkodą. Jeżeli chcesz się wzbogacić, to nie musisz zrobić nic odkrywczego. Możesz stworzyć firmę, założyć firmę, ona cię będzie utrzymywała. Ale jeżeli chcesz być multimilionerem, musisz zmienić życie innych ludzi. I doskonale wiedział o tym Henryk Ford. Mam nadzieję, że historia Henryka Forda była dla ciebie inspirująca. Jesteś na kanale, gdzie mówię o tym, w jaki sposób rozwijać biznes, w jaki sposób inwestować oraz w jaki sposób się motywować w biznesie. Wiele osób robi to źle. Ja jestem właścicielem 3 firm i mam udziały w 2 innych spółkach. Jestem również inwestorem, inwestuję na giełdzie papierów wartościowych i chcę pokazać Ci, w jaki sposób możesz właśnie gromadzić kapitał, w jaki sposób możesz inwestować. Czasami ten kapitał może być zgromadzony w bardzo różny sposób. Na przykład Ford wygrał wyścig samochodowy z ówczesnym mistrzem wyścigów samochodowych i w ten sposób pozyskał kapitał na swoją firmę. Więc kapitał nigdy nie jest problemem. Pieniądze nigdy nie są problemem, kiedy chcesz coś zrobić i naprawdę Ci na tym zależy. Dlatego postanowiłem pokazać Ci, w jaki sposób możesz szybciej, efektywnie rozwijać swój biznes, inwestować na giełdzie, inwestować w nieruchomości i w inne tego typu właśnie biznesy. Więc jeżeli moje nagranie było dla Ciebie inspirujące, zasubskrybuj ten kanał, polub, daj łapkę w górę, powiadom swoich znajomych o tym kanale, ponieważ to sprawi, że będziemy mieli więcej nagrań praktycznych. Zobacz również inne moje nagrania. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej. Pod tym nagraniem możesz zapisać się również na mój bezpłatny biuletyn i zawsze będziesz w ten sposób powiadomiony o kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć, Adrian Kołodziej.